Witam, witam gwintowników. Najpierw raport wojenny. Co udało mi się wczoraj osiągnąć? Też był długi streamek, również graliśmy później na Legionie, także dzięki za obecność. Dzisiaj widzimy się około 13-14? Też tak myślę. Podobnie jak wczoraj, także zapraszam. Będziemy kontynuować naszą przygodę na rankedach, ponieważ udało mi się już zrobić wszystkie rzeczy tutaj sezonowe. Bardzo fajnie. I ta ramka wygląda naprawdę przepięknie, przepięknie. Chciałbym, żeby te wszystkie ramki, które były z bety, tak zostały odświeżone. To jest naprawdę mistrzostwo, mistrzostwo. Jeśli jeszcze te wszystkie ramki, awatary powrócą na pole bitwy w trakcie rozgrywki, no to już w ogóle to ma wszystko sens i naprawdę duży plus za to. Jest tu drzewko Leto z Gulety, ale Leto mamy z bety, więc tutaj nie wykonywałem po prostu wszystkiego, troszkę szkoda punktów. Ale mam awatar Serita, mam awatar Egana i mamy tutaj beczki i rewers Żmij. Wszystko jest zrobione, super sprawa. Natomiast tutaj zdobyłem sobie wszystko, bo mamy nowe ramki. Mamy nowe ramki jak wąż błotny, tutaj mamy też beczki, różne rzeczy. Tu jest na przykład pył, jest na przykład wąż górski, infiltrator, beczuszka i mokasyn. I to są te odświeżone rzeczy. Tak to wygląda w bibelotach. Jeśli ktoś miał stare ramki z bety, no to zobaczcie, jaka jest różnica. Tak wygląda nowa, tak wygląda ta stara. Rameczka. Dobra. I tu macie te wszystkie nowe, nie? Kiedyś było 6, tutaj nie mam tych dwóch za top 1000 i top 100, ale tak wyglądają teraz, czyli można zdobyć tylko tą, powiedzmy, odpowiednik tej rameczki, chociaż nie wiem, czy to nie jest odpowiednik tej nawet. To jest dużo większa. No i mamy te dwie słabsze, więc prawdopodobnie to jest ta, chociaż nie jestem pewien, możliwe, że ta. I teraz mamy ogólnie 4 ramki co sezon. Jeśli były jakieś tam niedźwiedziowe, no to też była ta najwyższa. A nie można zdobyć już tej na przykład drugiej od końca. Czyli to był tancerz ostrzy ostatnio. Ale to taka mała dygresja. Więc to mamy już zrobione, zostaje. Jest Egan, jest Serit i Leto z bety. I mamy jakieś tam nowe awatarki, to już wam pokazywałem tego z Falbloda. Myślę, że Henriette też będę robił na maksa. I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, co odpalamy? Odpalamy beczuszkę na start. No, prawie mieliście 400 w jeden dzień, więc naprawdę szacuneczek. Może dzisiaj się uda wam dobić. 400 łapek, będą dwie beczki. No i mam też trzecią rangę, która wbita została bardzo spokojnie. Mam 100% win rate na talii, którą wam pokażę. Będzie to Eifne. Więc testowałem Nilfgaard. Tutaj sobie otworzymy te zwykłe. Testowałem Nilfgaard. Testowałem troszkę KP, jak sobie radzi na przykład w tym sezonie na Nilfgaard albo powiedzmy inne talie, które już powoli wypływają. Ale dużo Nilfgaardu cały czas jest. Tu sobie weźmiemy rycerza. Czyli pierwsza beczka. No i KP ma problem ogromny, jeśli trafimy na talie bez jednostek. To jest moim zdaniem... Dobra, obecnie gwint mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Ale talie oparte na specjalach, to już jest bardziej na specjalach niż na artefaktach, jak było na początku, są naprawdę fatalne. I chciałbym, żeby w gwincie nie było to możliwe, żeby taka talia w ogóle wyrabiała. Ale moim zdaniem jest to całkiem mocne. Jeśli wrzucicie sobie jakąś Eifne na saski, czy tam na odpornościach i same specjale, same jakieś artefakty, i to da radę jeszcze zrobić punkty. Da radę zrobić punkty, bo mamy tą saskię za 8. Możemy grać na sklepie, na uzdro i naprawdę chamskie. Szkoda, że jeszcze to jest realne w gwincie, bo to bym tak troszkę ukrócił. Jeszcze bardziej bym to ukrócił. Talie oparte na artefakty już nie działają, bo musimy mieć jednostkę, żeby działały te włócznie, a same włócznie i tak są bardzo słabe. Ale jeszcze bym te specjale ukrócił, no, bo gra się fatalnie na to i to w ogóle nie jest interaktywne.
i jedne z gorszych teraz deków, takie, które nie sprawiają żadnej przyjemności. Mam taką talię tutaj na Eifne, mogę wam tutaj zaprezentować i ona też, jeśli by dostała jakiś no unit, miałaby problem, chociaż mamy też mocne finishery w postaci dęba, mogę sobie wzmocnić i to może by jakoś tam wyrobiło. Chociaż nie trafiłem jeszcze tą talią na bez jednostek jakieś deki. Ale tak wygląda i ma 100% win rate od czwartej rangi na czysto, czyli zdobyłem 6 winów i teraz 2, 8 winów. 8 winów na razie mamy, żadnej porażki. Tak to wygląda, jest Wielki Dąb, Itlina, Barnaba, Zatruty, Gabor, Milen, Tasak, Sheldon i tutaj mamy Circe bardzo mocno, Milwa też jest spoko w tym deku, tutaj bardziej do przewijania się, brązy myślę, że standardowe, plus Nożownik czy Mistrzyni z takich, no może nietypowych kart, Mistrzyni się dosyć rzadko grało, ale tu jest nawet ok na otwarcie, czasami też możemy, wiadomo, się przeliczyć jak jakiś Tasak wleci, ale całkiem ok. Więc deczek na razie czyści wszystko, co popadnie. Na Nilfgaard daje radę, na KP daje radę. Co tam jeszcze? Chyba grałem na jakiś Skellige. Ogólnie nieźle. Nie jest jeszcze tak dużo Skoja, ale wydaje mi się, że będzie bardzo mocne. Czy jakiś Browar, czy jakaś Eifne. I tak jakbym miał przewidzieć metę, coś tam może z KP, jakaś Mewe wypłynie, albo jakiś Foltest. Myślę, że Henio może mieć problem. Jeszcze z takimi właśnie no unitami, bo też nie mają jakichś mega finisherów, chociaż ten Vernon, no może Henio też jest dobry. To Henio bym jeszcze też zaliczył do tej ekipy. Więc myślę, że ogólnie KP już teraz rośnie. Chociaż też właśnie no szkoda tych no unitów, że są. Tak wygląda reverse żmii. Później tak. Skoja moim zdaniem bardzo mocne. No jakiś Nilfgaard dobrze zoptymalizowany, bardziej pod Annę wydaje mi się. Też spoko. I co tam jeszcze? Ze Skellige tam widziałem Ace'a jakiegoś albo Arniolfa. Może być spoko, albo też Harald. Jakiś chamski. Później w potworach. W potworach jest trochę teraz stagnacja, jak nie mamy tej dominacji mocnej. Także potwory troszkę teraz w dół. Na pewno troszkę teraz w dół. I jeszcze bym pomówił o branie. No dostał nerfa srogiego. Zwłaszcza na koral, więc też go na razie nie widać. Troszkę fajnie, że redzi to zbalansowali. Fajnie, że te neutrale poszły w dół. No naprawdę świetny patch. Świetny patch. I ten Nilfgaard na żołnierzach wygląda spoko, ale to nie będzie jakiś tier pierwszy, żeby była jakaś masakryczna talia, bo to łatwo skontrować. Łatwo skontrować, czy jakąś nawet pożogą, gerświnem i tak dalej, jeśli gramy pod spam jednostek. Co my tu mamy? Myślę, że to. Oto nadchodzi wiek miecza i na razie mogę spokojnie. Także fajnie, że się coś tutaj ruszyło. Meta naprawdę zrotowała. Ale wydaje mi się, że kontrolne Skoja będzie rzeźnickie. Oj, będzie rzeźnickie. Na coinie to jest w ogóle jakiś dramat. Też nie grajcie pierwszego lane'u oczywiście na razie. Może być ten pikinier. Milwę zostawię na później. Dobra, tu mamy coś takiego. Dobra, niech będzie to w pierwszym. Może tego pikiniera już zagra. Teraz mamy tak piąteczkę, ewentualnie to zablokuje. Albo Milen. Zobaczymy, czy będzie tutaj wrzucał te 5 punktów. No, rękę mam mega mocno. Okej. Rękę mam mega mocno. Ale raczej tej pierwszej nie wygram. Ale to też nie jest problem. To też nie jest problem, tak mi się wydaje. Dobra, zrobimy w ten sposób. Ja sobie z Circe zejdę. Chociaż zagrałem tutaj pod Leo już niestety. Mogłem w Milwę wrzucić. W sumie racja.
teraz tak, zbijamy to. Dobra, zbijamy. Tak, Duan. Jeszcze to, nie? No i nie tracimy. Nie tracimy Eifne. To jest ok, bo to jest elf, a gdybym grał Driadę, to bym musiał coś tam jeszcze użyć z Eifne albo innej karty. Więc to jest całkiem w porządku. I zobaczymy jak na długiej. Czy ja tu gram Gerświna? Nie gram Gerświna. No ale mam tyle kontroli, że myślę, że damy radę. 8 karciuch z tego zjeżdżam. A resztę 7 goldów zostawiam. Zobaczymy co to będzie. Może być coś bardzo hardkorowego. Miałeś jak tak szybko spasował. No ale wiadomo, na coinie bał się, że go później dojadę. Bo mogę zrobić jakieś tempo bardzo mocne. No dobra, nieźle. To zostaje już wszystko na ręce. Zobaczymy, czy klątwa odcinka, czy 100% utrzymamy. Teraz plan na ten sezon to 500, już muszę się utrzymać, no bez jaj. Okej, okay, to idzie na odporność. Ojaj, tasak jeszcze mega mocny. Mega mocny, nie wiem czy duplera nie będzie grał. Pff, nie ma lepszej karty tu. Też mógłbym na krasnali, ale to jest też spoko. Mega. Jak zagra duplera, no to będzie świetnie. Wszystkie ścieżki prowadzą do szóstka. Okej. Okay. Ja nikomu nie ufam. Tu jest problem. A nie, na daleki gramy. To Gabor. Gabor jeszcze teraz i będę miał później tasaka. Na 6. Bo raczej nic powyżej 6 nie dogra. Mi się wydaje. Tylko dowódca, dużo lepszy. Czy on zrobił 20 punktów? Aha, on zrobił 20 punktów. Kurde, myślałem, że już tej karty nie grają, bo jest mało skoja, nie? Dlatego wziąłem sobie skoja tel. Bo już nie mają aż takiej kontry na to. No to jednak. No tu jednak. No trafiłem na kamień. Muszę się ranić. Szczerze to bolało bardzo, 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 bardzo. 16 punktów mniej. I target pod Grzesia. Dobra, wygrał. Chyba wygrał. Chyba wygrał ludziki. Dobra, to jest pod spam. Dość gadania. No, wydaje mi się, że wygrał. Bez szans z tym. 2 punkty. Wyruszamy! Wygrał. Czyli pierwszy mecz, który przegrałem, to oczywiście na odcinku. Ładnie, ładnie. Nie powiem. Nie, czy będzie grał tego Grzesia. 10 punktów. Tu jakiś finisher będę miał, ale on też ma. On też ma. Przynajmniej Leo mnie nie dosięgnie, jeśli go gra. Dobra, piąteczka. To już trzeba by usunąć. Później pousuwam tego, żeby nie było Wrygefa, nie? Ani kroku w tył. Dobra, raz w remdę. Wrygef teraz też nie siada, spoko. Moja matka będzie dumna. 10 punktów za dużo.
Za dużo. Chociaż on teraz nie ma co niszczyć, ale... Idę po ciebie. Okej, tego krasnala mi rozwalił, czyli to jest... Serit i Egan. Driada. Nigdy nie chybiam. Serit za dyszkę, Egan za 5. Żadna różnica. Dobra, czyli nie mam driady, mam tylko elfa. Ten tylko za 8, niestety. 12, on tam ma... Jeśli ma Leo... Jeśli ma Leo i Egana... Okej. No to tu muszę zniszczyć artefakt po prostu. Albo sobie obić tą kartę. Dobra, obiję tą kartę. Wolę mieć tutaj kolejną pod dęba i... Po prostu... Nie będę niszczył tego artefaktu. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Godne podziwu, jestem pod wrażeniem. Nie pracuję za darmo. Dobra. To chyba to wygraliśmy, co? Ci to wynagrodzi. 6. Kurde, się bałem. Bałem się tego Shillarda, że nie wyrobimy. Ale się udało. Więc tutaj też znajomość talii przeciwnika, ale... Nie wiem, czy to mogłem lepiej zagrać. No, Sheldona wywalać w pierwszym ruchu to też jest głupota, ale... Cóż zrobić? Zaryzykowałem w sumie. Po cichu liczyłem, że nie ma takiego czegoś. Ale się udało, więc 100% nadal mamy. 100% nadal jest. No, mamy już mokasyna. 25. Tego mokasyna to ja miałem chyba. Z tego mam mokasyna, grzechotnika, węża i węża błotnego. No z bety, nie? Bo jeszcze winów nie mamy. No ale dobra. Więc tak to wygląda. Na razie patrzymy, jak puszcza rośnie, patrzymy, jak ranga rośnie. Wszystko git. Myślę, że dzisiaj drugą, może pierwszą wbijemy. Tu 3 winy zostały. I zapraszam na streamka o godzinie 13:14. Do zobaczenia i miłe majówki jeszcze. Ostatni dzień, chociaż pewnie macie tam przedłużone do końca weekendu, co? Dajcie znać, jak tam u was. I do zobaczenia. Hej, hej.